Artur Szpilka zaczynał przygodę z boksem jako nastolatek. Poważne treningi rozpoczął, gdy miał około 18 lat. Trener Włodzimierz Ćwierz od początku dostrzegał w nim duży potencjał. Liczył, że sport ukierunkuje Szpilę, który w tamtym czasie był chuliganem, sympatyzującym z Wisłą Kraków. Zanim przeszedł na zawodostwo, udało mu się zdobyć tytuły mistrza Polski czy wicemistrza Europy. Po nieudanej próbie dostania się na Igrzyska Olimpijskie w Pekinie, postanowił spróbować swoich sił w zawodowym ringu. Zadebiutował 18 października 2008 roku w walce z Senolem Cente. Odwrotna pozycja i szybkie ręce Artura sprawiały, że był on naprawdę niewygodny do boksowania. Pierwsze starcie zwyciężył na punkty po jednostronnym pojedynku. Nieco ponad miesiąc później Artur ponownie melduje się w ringu, tym razem mierząc się z Węgrem, Michałem Nemetem. Artur dwukrotnie posyła na deski rywala już w pierwszej rundzie. By ostatecznie wygrać przez techniczny nokaut w rundzie drugiej. Lutego 2009 roku Artur staje do walki z Wiktorem Szalajem. Wygrywa już w pierwszej rundzie. Eksperci od początku powtarzali, że Artur to wielki talent. Jeśli zostanie dobrze pokierowany, może zajść bardzo daleko. Był to czas, gdy Artur szkolił się już pod okiem trenera Fiodora Łapina. Maja 2009 roku Artur krzyżuje rękawice z Zoltanem Kalajem. Ponownie rywal odstaje klasą i umiejętnościami, więc Szpila wygrywa to starcie bez większych problemów. Jednak już na tym etapie kariery komentatorzy zwracali uwagę na opuszczone ręce Artura i braki w defensywie. Warto zauważyć, jak dobrze Szpila różnicuje ciosy. Uderzał zarówno na brzuch, jak i na głowę rywala. Na zmianę do góra. Nie wiesz, z której strony nadejdzie cios. Węgier. Świetna praca nóg. Szpila szybko znokautował Jeremiego Maja i miał zmierzyć się z Wojtkiem Bartnikiem. Jednak chuligańska przeszłość sprawiła, że trafił do więzienia na 18 miesięcy przez bójkę pod dyskoteką w Wieliczce. Po wyjściu na wolność okazało się, że Artur sporo przybrał. Zmienił więc kategorię wagową na ciężką. Szpila wychodził do ringu przy piosence zespołu Firma, stworzonej specjalnie dla niego. 25 czerwca 2011 roku Polak staje do walki z Hadzianowiczem, z którym wygrywa starcie w pół minuty pierwszej rundy, nokautując rywala. Szczęśliwi są, że... Już mamy koniec! Prawy się! Koniec tego pojedynku! To jest cały Artur Szpilka! Boks różni się w wielu kwestiach od MMA. Sama kariera zawodników też wygląda w inny sposób. Budowanie rekordu jest stałą i popularną praktyką, z której Szpilka również korzystał, jak wielu innych zawodników. Jako fan mieszanych sztuk walki zawsze miałem z tym problem. A jakie jest wasze zdanie na temat budowania rekordu zawodnika? Czy takie walki w ogóle mają sens dla kibica? W lipcu 2011 roku Szpila wylatuje do Stanów, gdzie po udanym okresie sparingowym staje do walki z Davidem Williamsem. Nie spiesz się, Artur. Ile czy no. Oj, pięknie, to jest ta lewa! Lewa ręka, mocny sierpowy. Którego nokautuje już w pierwszej rundzie lewym sierpowym. Palać, należy pamiętać o obronie. Ale potężny lewy. Ładnie zamarkował uderzenie, lewym strzelił szybko prawym sierpowym. Artur Szpilka jest po walce. To jest koniec.
koniec, a więc minuta i 53 sekundy tak naprawdę trwała druga walka Artura Szpilki po powrocie z odosobnienia. 15 października 2011 roku Szpila mierzy się z Owenem Beckiem. Jest to pierwszy rywal w jego karierze, który wyszedł z nim tak naprawdę powalczyć. Artur bił naprawdę szybko jak na swoją wagę. Dobrze bite proste i mocne kombinacje raniły Becka przez 4 rundy. Walka skończyła się przez techniczną decyzję sędziów. Artur wspominał w wywiadach, że przez pierwsze kilkanaście walk nie prowadził tak zwanego higienicznego stylu życia sportowca. Po walkach imprezował. Zdarzało mu się również korzystać z różnych substancji psychoaktywnych. Dziękuję wszystkim za to. A ja dziękuję wszystkim, którzy zdecydowali się wesprzeć mój kanał, kupując mi kawę. Dzięki Damian Mruku, Arseniusz, Piekson, Karol, Jakub, Alan, Oskar i Artur. Materiały, które tworzę, nie są monetyzowane z racji ponownego wykorzystania treści w postaci wycinków z walk. Jeśli chciałbyś pomóc mi w realizacji przyszłych serii i projektów na tym kanale, możesz również dorzucić swoją cegiełkę. Pozdrawiam wszystkich ludzi! Link w komentarzu i opisie. Niecały miesiąc później Artur wylatuje do Stanów, by zmierzyć się z Davidem Salisburym. Szpila był zdecydowanym faworytem tego starcia, mimo prawie 30 kg różnicy na niekorzyść Szpilki. Polak dobrze punktował, jednak niepotrzebnie wdał się w bójkę pod linami. Tam przewaga warunków i brutalna siła Davida zrobiła swoje. Szpila po mocnej wymianie był liczony po raz pierwszy w zawodowej karierze. Artur trafił, Artur też w kłopotach, no musi uważać. Jest na deskach, tym razem sędzia uznał, że po ciosie i Szpila liczony. No popełnia błąd Artur Szpilka, przyjął wymianę, no zmęczył się. Salisbury na pewno tym, ale proszę, jaki potężny prawy sierpowy wyprowadził. Wygrał starcie w drugiej rundzie, nokautując zmęczonego rywala. Cały czas, o, prawy teraz. No teraz. No proszę, no i tutaj teraz unik, powinien zejść z linii ciosu. Gorący doping dla Szpilki, Szpila i mamy pierwszy knockdown. No teraz już nie ulega wątpliwości. Notoriously vocal. We're getting a taste of that here tonight. 24 marca 2012 roku Szpila staje do walki z Terencem Marbra. Niesiony dopingiem rodaków powala rywala lewym prostym w pierwszej rundzie. Knocked down in the first round. And down goes Marbra. That would be one way to do it. But sensing he has Marbra hurt, snaps the head back of Marbra right away with a straight left hand. Another one. Another straight left hand and down goes Marbra. 2 czerwca 2012 roku Szpila staje do walki z Gonzalo Omarem Bazilem. Było to starcie o pasy WBC UF Silver i WBC Baltic Silver. Pasy może mało znaczące, ale pozwalające wejść Arturowi w rankingi. Trafił prawym. Szpil. Obaj mają za sobą. No teraz trafił znów lewym. Prawy i teraz seria ciosów i Bazile będzie za chwilę na deskach. Tak jest. Lewym. I teraz cała seria ciosów pójdzie na pewno na Bazile. Jeszcze jeden lewy i kolejny. Ale musi uważać Szpilka na kontry. Jeszcze jeden prawy i jeszcze jeden nogi. Polak wygrywa starcie w czwartej rundzie przez techniczny knockout. 30 czerwca 2012 roku Szpila staje do walki z Jamelem McLean. Artur przeboksował z nim pełne 10 rund, wygrywając starcie jednogłośną decyzją sędziów. Był to solidny rywal, choć już po swoim prime. Korzyść tego doświadczonego wielkiego pięściarza z Ameryki. O ile oczywiście na przykład nie zdawi się coś, nie, tutaj nie było ciosu. Nie, tu po prostu złapał się nawzajem. Nie, nie, zrywy, szybkie zrywy. Pił lewy prosty bezpośredni. W
1 lutego 2013 roku. Artur staje do walki z Mike'em Molo. Mocno bijący rywal postawił ciężkie warunki. Parł do przodu, nie czując przed szpilką respektu. Szukał bójki, w której upatrywał szansę w walce z szybciej bijącym i lepiej pracującym na nogach Polakiem. Po jednej z szarż Majka szpila był liczony. Ciężko było Arturowi boksować spokojnie z rywalem, który tak mocno dążył do ostrych wymian. Mimo to przez większość czasu udawało mu się pracować z dystansu, celnie raniąc rywala prostymi. Szpila wylądował na deskach po raz drugi. Molo is very crude, but he's not scared. Doctor was about to... With a wide punch, with a crude punch, as Spinker pulls back with his hands down. Can the Polish fighter stay unbeaten? Spielka came here 12-0 to Chicago. Gdy Molo osłabł, Artur wykorzystał okazję. Kombinacją ciosów prostych doszedł do szczęki rywala, nokautując go w 6 rundzie. Kwietnia do Polski przyjeżdża Taras Bideńko. Zawodnik z Ukrainy z dobrym rekordem. Na papierze miał być wyzwaniem dla Polaka. Jak się jednak okazało, walka była do jednej bramki, a rywal, sugerując kontuzję kolana, nie wyszedł do drugiej rundy. Czerwca 2013 roku Artur staje do walki z Brianem Minto. Boksują pełne 10 rund. Szpila zyskał kolejne cenne zwycięstwo i spore doświadczenie. Warto wspomnieć, że Minto walczył później również z aktualnym mistrzem UFC, Izraelem Adesanią. Z nim również przegrał. Szpila kilkukrotnie przymierzany był do starcia z Zimnochem. Pomiędzy zawodnikami było sporo złej krwi, padały ostre słowa, doszło nawet do bójki z ich udziałem. Do samego starcia jednak nigdy nie udało się doprowadzić. Prawym sierpowym Szpilki. Znakomity lewy Szpilki. A Władimir Kliczko walczył z Władysławem Husarykiem, który miał bilans 4 do 13. Dokładnie w 15 walce, tak jak dzisiaj Szpilka, którego rywal jest zdecydowanie bardziej niebezpieczny niż na tym etapie rywal Władimira Kliczka. Artur w tym czasie był już dobrze i szeroko znanym sportowcem w Polsce. Wielu wierzyło w jego sukces, doceniało jego kunszt pięściarski i unikalny styl walki. Szeroko ustawiony na nogach, często w obniżonej pozycji. Niejednokrotnie bawił się z rywalami, przepuszczając ich ciosy, by następnie kontrować dobrze złożonymi kombinacjami. A jednak deski, które zaliczył, zaczynały budzić wątpliwości, jak Artur sprawdzi się na tle najmocniejszych przeciwników. Sierpnia 2013 roku dochodzi do walki rewanżowej z Mike'em Molo. Starcie wygląda bardzo podobnie do ich pierwszego spotkania. Szpila stara się dobrze pracować na nogach, jednak w obliczu tak agresywnie walczącego i twardego przeciwnika jak Mike Molo, zaczyna wywiązywać się bijatyka. Artur, zasypując Mike'a ciosami przylina, zostaje trafiony i liczony. Artur od zawsze budził też wiele kontrowersji. Chuligańska przeszłość, pobyt w więzieniu, a także niepowtarzalne wywiady, których udzielał dla mediów, sprawiały, że oprócz rzeszy fanów, spora grupa kibiców pałała do niego niechęcią, licząc na jego potknięcie. Walkę wygrywa w 5 rundzie, idealnie trafiając lewym sierpowym na szczękę rywala.
Dam siebie wszystko i go zjem w tym ringu. Jak będzie trzeba, jak będę przegrywał, nie daj Boże po 8 czy coś, będę go katował. Będę go katował, wyciągał, wciągał na kontrę, bomba, bomba. Że, kurde, nawet nie zdajecie sobie sprawy, jak jestem z siebie zadowolony. Mówię, technika przygotowywana pod niego będzie naprawdę przyjmował soczyste bomby. 25 stycznia 2014 roku Artur staje do walki z bardzo mocnym rywalem. Brian Jennings był świetnie poukładanym pięściarzem. Doszło do konfrontacji dwóch niepokonanych dotychczas zawodników. Walka odbyła się w Madison Square Garden. Jennings celnie uderzał na dół. W szóstej rundzie Artur był liczony po raz pierwszy. W dziesiątej rundzie Jennings trafił mocnym sierpowym na szczękę Polaka. Szpila przegrał to starcie przed czasem. Pierwsza porażka, Artur, powiedz ty jakieś pozytywy w tej walce, widzisz? Pozytywy? No. Tak na przykład takie, że kurde, muszę sobie właśnie, że na pewien poziom nie przeskoczę z rękami opuszczonymi i musiało to do mnie dojść. Na Artura wylało się sporo krytyki. Coraz częściej zaczęto poruszać kwestie szklanej szczęki, a także jego opuszczenia gardy przy mocnych wymianach lub dużym zmęczeniu. 8 listopada 2014 roku dochodzi do starcia polsko-polskiego. Szpila podejmuje legendę polskiego boksu Tomasza Adamka. Spotkałem się z opiniami, że była to najlepsza walka w karierze Szpilki. Artur nie tylko był szybszy od Adamka, który ze swojej szybkości słynął, ale również lepiej chodził na nogach, trafiał mocniej i celniej. Kilkukrotnie było włos od podłączenia górala. Była to naprawdę dobra bitka, z której Szpila wyszedł zwycięsko po pełnych 10 rundach. Walka ta mocno odbudowała Artura, zarówno w oczach polskich kibiców, jak i samego Szpili. Wyleciał do Stanów, by tam sparować i trenować pod okiem Roniego Shieldsa. Pierwszym rywalem Polaka trenującego w Stanach był Ty Cobb. Rywal odstawał znacząco poziomem od Szpilki, który znokautował go w drugiej rundzie. W tym krótkim miesięcznym treningu ze Szpilką przykładali do ciosu powrót. No i mamy pierwszy lockdown. Potrafi ani mówić, ani czytać, ani pisać, jak trzeba było zapisać nazwisko trenera, jakieś tam szczegóły, to Tate wzywał, no proszę, mamy. 12 czerwca 2015 roku Szpila stanął do walki z Manuelem Quezadą. Bukmacherzy nie podzielają obaw Szpilki. Rywala oceniają jako Buma Leszcza Kelnera za jednego postanowionego na Szpilkę dolara. Można zarobić zaledwie 3 centy. No to jest... Dawno nie widziałem tak niskich notowań. Starcie wygrał w 3 rundy. Rywal sugerował kontuzję kolana, nie chcąc kontynuować pojedynku. Razy lądował na deskach pobitych z góry prawych prostych w ucho, no, czyli najlepiej. 14 sierpnia 2015 roku Polak staje do walki z Consegro. Zawodnik z Kuby miał za sobą setki amatorskich starć. Nie był jednak wyzwaniem dla Artura. Walka skończyła się w drugiej rundzie. Lewy prosty na tułów, no widać, że poza prawym prostym Consegro no, nie za bardzo ma ochotę cokolwiek dalej. Artur dostaje szansę od losu, której po prostu nie mógł odmówić. Pojawia się propozycja, by Szpila zastąpił kontuzjowanego rywala Wildera. Tym samym Polak staje przed szansą zdobycia tytułu Mistrza Świata WBC. Jest to najbardziej znaczący pas w boksie. Cała Polska trzymała kciuki za Artura, choć niewielu widziało jego szansę w starciu z brązową Bearem. Wilder miał na swoim koncie prawie 40 walk. Wszystkie były wygrane, z tego zdecydowana większość przez knockout. Wyglądał naprawdę dobrze. Nieuchwytny dla ciosu Wildera lokował pojedyncze trafienia. Niestety, z każdą kolejną rundą role się odwracały. Gdy Wilder zaczął trafiać, bardzo szybko dało się zaobserwować, jak dużą moc mają jego ciosy. Szpilka zalicza najcięższe deski w karierze. Pada nieprzytomny w 9 rundzie. Montując ten odcinek, mam wrażenie, że Arturowi zabrakło szczęścia w tych najważniejszych starciach w jego karierze. Jego opuszczone ręce, prowokujący styl walki, wypowiedzi, w których nie przebierał w słowach, wszystko to po jego przegranych zostało odebrane bardzo negatywnie. Szpila stał się memem, a jego You Going Down... Sunday, Saturday, baby, You Going Down! Steel! You Going Down! Steel! You Going Down! Steel!
przez lata pojawiało się w komentarzach pod każdym medialnym wpisem o Szpilce. Co byłoby, gdyby Artur nie przegrał walki z Wilderem? Jak wtedy mówiono by o jego prowokującym stylu i trash talku? Szpilka, 20 galibiyet, 1 mağlubiyet. Amerika'da 35 maç, 35 galibiyet. 34 takav ve 34. maçı, 35. maçı, 30... Lipca 2017 roku. Szpila wraca do ringu. Jego rywalem jest Adam Kownacki. Polsko-polskie starcie elektryzuje kibiców. Był to czas, kiedy Szpila musiał mierzyć się z dużą wrogością ze strony polskich fanów. Po latach wspominał, że po walce z Wilderem miewał mocno depresyjne okresy w swoim życiu. Artur boksował lepiej niż Adam, był szybszy, bardziej techniczny i lepiej ułożony. Jednak Kownacki parł do przodu jak taran, nie robiąc sobie nic z ciosów Artura. Wilki z nieszczelną gardą, gdzie ręce Artura są na wysokości pasa. Sam jestem ciekawy, jaka będzie taktyka walki, jak przeprowadzenie skutecznego ataku Kownackiemu. Teraz doskonała akcja Szpilki. Lewy kontry, lewa kontra i prawy sierp kontrujący. Kownackiego, on tam też ćwiczył skracanie ringu, tak żeby ograniczyć możliwości manewru. Już taka bezpośrednia wymiana z obu stron, gdzie ten element szybkości już Szpilki był bardziej widoczny, no ale konsekwencja ilość ciosów zadawana przez Kownackiego też jest jego atutem, ale jest bardzo konsekwentny, tak jak w tej chwili przestrzelił. Tutaj nie odpuszcza Kownacki, nawet jak ponosi jakieś... Pod lewą rękę Szpilki i prawy prosty na tułów, no teraz ten lewy na tułów, proszę bardzo, to jest tak z ty. Może nie tak do końca precyzyjny, natomiast wykończył akcję, to Andrzej wspominałeś, lewy na tułów, pod prawą rękę, po raz kolejny następny prawo. Im większe tempo narzucał, tym bardziej się męczył i gorzej wypadał Szpilka. Ostatecznie Adam wygrywa starcie w czwartej rundzie przez techniczny knockdown. Wierzę, że nie doszło, ale proszę, jest! No i mamy knockdown. I mamy knockdown, konsekwencja tego działania, mocne knockdowny, tak jakby widni dystans, to po raz kolejny prawy, bardzo mocny. No i mamy początek. Koniec, sensacja. No, wielu się spodziewało takiego scenariusza. 25 maja 2018 roku Szpila walczy na Stadionie Narodowym. Była to gala zorganizowana przez Marcina Najmana, który zainspirował się pierwszą galą KSW Koloseum. Artur wystąpił w walce wieczoru. Jego rywalem był Dominik Guin. Walka odbyła się na pełnym dystansie. Szpila wygrał jednogłośną decyzją sędziów. Trenował wtedy pod okiem trenera Gmitruka. Eksperci wierzyli, że ten zdoła odbudować Artura i poprowadzi go z powrotem ku walce o duże trofea. Pięknie, szukam dołu. Różnicuje te ciosy Artur Szpilka. Między innymi o sile lewej ręki Artura. Na takim śliskim ringu jest Dominik Guin. Ucieka teraz dopiero ostatecznie. Teraz zatrzymał się i ulokował gdzieś tam na dole swoją lewą rękę Artur Szpilka. Pracujemy tylko prawym prostym, albo przede wszystkim prawym prostym, a od ósmej rundy wtedy przyspieszymy i wtedy pokażemy Dominikowi Guinowi ten atak. Bardzo ładny, ten podwójny prawy, prawy prosty. Trzymaj lewą wysoko. 10 listopada 2018 roku Szpila staje do walki z Mariuszem Wachem. Jest to niezwykle emocjonujące starcie, bardzo ciężkie do punktowania. Wach to naprawdę twardy gość. Początkowo Szpila radzi sobie naprawdę dobrze, jednak wraz z upływem walki i narastającym zmęczeniem jego problemy powracają. Szpila zaczyna opuszczać ręce, prowokując Mariusza, zbiera kilka mocnych ciosów. Pod koniec walki jest nawet liczony dwukrotnie. Ostatecznie wygrywa na punkty niejednogłośną decyzją sędziów. Wyglądało na to, że ten cios zrobił wrażenie na Arturze. Chyba lekko zachwiały się nogi Artura Szpilki podczas tej kombinacji, ale odpowiada swoimi ciosami. Absolutnie nie powinien Artur tutaj się wdawać w wymianę z Mariuszem Wachem. Musi utrzymać koncentrację i wrócić do tej dobrej pracy prawej ręki. Znakomita końcówka tej walki. Rozpoczął to wszystko Mariusz Wach. Już Szpilka lewy prosto odpowiedział podwójnym prawym.
teraz świetny lewy. No i to są chyba te momenty, o których mówi Andrzej Gmitruk właśnie. Tak, on się wolno rozpędza, ale w momencie jak już się rozpędzi, naprawdę bardzo ciężko jest go zatrzymać. Artur Szpilka. Jeszcze jeden prawy, kiwa głową. Szpilka pokazując, że nic się nie dzieje, ale te ciosy mają swoją wymowę. Tak poza kamerami mówił o tym, że nie ma żadnego respektu przed Szpilką. Teraz zerwał się z prawym. Jeden, drugi opuszcza ręce. Szpila nie może tego robić. No to jest naprawdę dobra, mocna, ciekawa runda i to po obu stronach barykady. Jest prawy, to był mocny cios. Zaczyna dominować. Teraz stara się Szpilek zwarć, ale to w każdej chwili może się wydarzyć. No co tutaj robi Szpilka? Złapał lewą ręką linę, chciał pokazać, że będzie trochę zabawy w ringu, że będzie trochę takich elementów cyrkowych. Troszeczkę Tysona Fury chciał pokazać, troszeczkę Muhammada Alego, ale to jest coś, co wiemy, że może się to zemścić na Arturze. Tak więc znowu zapolował na prawy, teraz trafił prawym Mariusz Wach. Ale tymi momentami Szpilka też rundę przegrywa, bo pokazuje, że nic się nie dzieje i zachęca Wacha do tego, żeby ten dokręcił śrubę. Spokojny krok do tyłu, nie, nie, teraz nie. Jest błąd. Ręce! Ręce za nisko. No i to jest ten moment, na który Mariusz Wach czekał. On wiedział, że w pewnym momencie odezwą się stare nawyki Artura Szpilki. To on robi, tego chyba nie wie nikt. No momentami o milimetry wręcz ocierał się Szpila o to, żeby tę walkę przegrać przed czasem. Są zalecenia trenera Andrzeja Gmitruka na tę rundę. No właśnie, to był jeden z tych prawych. Zmaga się doping dla Artura Szpilki. Tumult jest tutaj wokół nas niesamowity. Który świetnie teraz jeszcze kończy ten... Aj, zerwał się teraz Mariusz Wach. I wymiana, ale sędzia powstrzymuje. Co za starcie. Zaczynamy ostatnie 3 minuty. Koniec kalkulacji, koniec tutaj spekulacji. Zaczyna się prawdopodobnie ringowa wojna. No i Mariusz wyszedł do tego starcia, wierząc chyba, że on potrzebuje nokautu, żeby wygrać pojedynek, rozstrzygnąć tak raz na zawsze, ale teraz też momenty swoje będzie miał Szpilka, bo tak jak mówimy, on szuka odpoczynku bardzo mądrze. Natomiast Mariusz Wach ruszył. Jest lockdown, złapał Szpilkę prawym i Szpila na deskach. Pracował. 10. runda, co tu się dzieje? Wilczewski teraz mówi, że idź, idź. Powie Mariuszowi Wachowi. Mariusz Wach idzie tutaj jak po swoje. Powiedział, to jest moja walka. Ja tu zwyciężę, ale Artur Szpilka nie daje za wygraną. Co za wojna, matko boska. Artur Szpilka chwieje się na nogach, ale wciąż jeszcze na nich stoi. Patrzy Leszek Jankowiak głęboko, bo to może się za moment zakończyć. W każdej chwili, ale jeszcze odpowiada Artur Szpilka. Ostatnie 15 sekund tego pojedynku. Czy uda się zakończyć Mariuszowi Wachowi ten start przed czasem, ale nie. Artur Szpilka wciąż odpowiada. Trener Gmitruk umiera. Artur nawiązuje współpracę z Romanem Anucci. 20 lipca 2019 roku Szpila staje do walki z potężnym Anglikiem, Derekiem Chisorą. Walka kończy się już w drugiej rundzie. Podłączony Artur opuszcza ręce, co przypłaca ciężkim nokautem. Szczękę. I tu już Artur w zasadzie był zupełnie zamroczony. To jest cios nieco podobny do walki z Carlosem Takamem, chociaż nie tak obszerny. No i tutaj był już ten moment w zasadzie stagnacji. 26 października 2019 roku Szpila staje do walki z Fabio. Włoski pięściarz to przeciwnik na odbudowę. Artur wygrywa w 1,5 minuty pierwszej rundy. Kolejny prawy prosty już jest na deskach, powietuje. Kontra z lewej ręki, ma pozycję do kolejnych mocnych ataków. Cios na dół i tu jest drugi raz na deskach. 7 marca 2020 roku dochodzi do kontrowersji. Szpila mierzy się z Sergiejem Radczenko. Jak się okazuje, ukraiński pięściarz stawia naprawdę mocne warunki. Artur kilkukrotnie obrywa mocnym prawym sierpowym. Jest nawet liczony. W oczach kibiców Artur przegrywa to starcie. Jednak według sędziów wygrywa je na punkty. No uwaga, bo zaczyna... Radczenko, na razie ten blok Szpilki w drugiej rundzie nie funkcjonuje. Ach, ładnie, przeczekał. Tryb z jego perspektywy, czyli wyprzedza Szpilkę i bije po dole, a pole... No i jest na deskach Artur! Jest kliczony! Zobaczymy ten knockdown. Artur,
No tak, to jest w zasadzie kalka. Wylądowały na szczęce Artura Szpilki. Ileż on potrafi przyjąć? Kolejna bardzo dobra runda Siergieja Radczenki. Kolejny pokaz, no bądź co bądź, odporności Szpilki na ciosy Ukrainy. Jest aktywniejszy Artur Szpilka, składa kombinację. Od razu zupełnie inaczej zaczyna wyglądać ten pojedynek. No ale co z tego, kiedy dwa ciosy I tu dochodzimy do ostatniej walki Artura w boksie. 30 maja 2021 roku. Szpila krzyżuje rękawice z aktualnym mistrzem świata Łukaszem Różańskim. Walka jest w kategorii Bridger. Łukasz Różański mocno rusza na Szpilę, nokautując go w niecałe dwie minuty. Poczekał, przestrzelił to, tak? Tak, Izu chciał się. Izu nie dokończył roboty. Tutaj Szpila... O i znowu trafia Szpila. Znowu zachwiał się po tym uderzeniu Różański. Ale jest spokojny, tak jak w walce z Adamkiem. Jest prawy sierpowy! Nigdy nie byłem fanem Artura, ale muszę przyznać, że krytyka, która wylewała się na jego głowę, była trochę nieproporcjonalna do jego przewinień. Artur miał papiery na bycie jednym z najlepszych pięściarzy. Może zabrakło mu trochę szczęścia w momentach, gdy było ono najbardziej potrzebne. A może zabrakło mu odpowiedniego trenera, czy przede wszystkim opieki mentalnej. Psychologia w sportach walki odgrywa ogromną rolę. W Polsce mówi się o tym dopiero od kilku lat, a zawodnicy najwyższej klasy dopiero od niedawna sięgają po taką pomoc. Sam sposób trenowania Artura też mógł mieć wpływ na jego losy w walkach. Im ważniejsza walka, tym mocniejsze sparingi. A Szpila sparował mocno. Mikrouszkodzenia mózgu czy wstrząsy na pewno towarzyszyły mu na co dzień. W połączeniu z dużym stresem spowodowanym znaczącą walką, a także spięciem ciała z tym związanym, Szpila był wyjątkowo osłabiony, a jego odporność na ciosy znacząco spadała. Co do jego działalności w internecie i różnych odpałów Artura... Ludziska co dziś złapałem. Pancernika. Powiedz, przedstaw się. Cześć, jestem Pancernik i jestem tutaj ze Stanów. Mówiłem wam? I to ja. Pancernik, przedstaw się Polakom. Hej, jestem Pancernik. No dobra, teraz idź. O, hop. Pumba by poszedł w takiej pogodzie, tylko zacząłem mu machnąć łóżka, wiesz, skuczał, więc ja mówię, nie, w życiu nie wpuszczę go na coś takiego. Z jednej strony dawały mu one popularność, z drugiej były pretekstem do wyśmiewania go. A sam Artur długi czas ciężko znosił krytykę czy hejt. Wielokrotnie robił sobie detoks od socjali. Szpilka był pewny siebie. Przed walkami mówił o tym otwarcie. Kiedy jednak jego słowa nie znajdowały odbicia w przebiegu walki, często były wyciągane przez kibiców. Sam Artur był pierwszym zawodnikiem w Polsce, o którym powstały filmy. Z cyklu Lekcja Pokory. Niemniej uważam, że Artur zrobił dużo dla polskiego boksu. Jego kariera nie była idealna, ale przy odrobinie szczęścia mógł zajść daleko. Dziękuję za oglądanie.